Szybko się uporali z tą robotą, jak pan to ocenia? No bardzo szybko, no bo się okazało, że trochę wcześniej skończyli, nie? No, więc jestem zaskoczony z tymi naszymi drogowcami teraz. To jest moja codzienna trasa, także bardzo się cieszę, że pół roku wcześniej. Chwała tym, którzy to zrobili. No rewelacja. No praktycznie jak dojeżdżałem do autostrady, to jest korek, a tutaj pusiutko, nie? Zrealizowali obietnicę i dotrzymali słowa. Zgodnie z deklaracjami, poszerzona autostradowa obwodnica Poznania została oddana do dyspozycji kierowców jeszcze przed świętami, pół roku przed terminem. Koniec wszystkich prac zaplanowano na czerwiec przyszłego roku. Dla kierowców najważniejszą informacją jest jednak to, że pozostałe roboty nie będą powodowały większych utrudnień w ruchu. 9 miesięcy, tyle trwała dobudowa trzeciego pasa wraz z elementami bezpieczeństwa wymaganymi przepisami odnośnie ruchu drogowego, czyli bariery, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome. To wszystko już mamy. Dodatkowo mamy też zamontowane tablice zmiennej treści wraz z bramownicami, 10 sztuk na 25-kilometrowym odcinku. Czekamy na uruchomienie, na zasilanie i umożliwienie im funkcjonowania. Autostradowa obwodnica Poznania jest kluczową trasą nie tylko dla kierowców z Poznania i aglomeracji. A2 łączy się bowiem tuż pod miastem z trasą S5 oraz drogą S11. Jej sprawna rozbudowa bez ograniczania ruchu była zatem kluczowa, a szybkie oddanie do dyspozycji kierowców trzech pasów ruchu priorytetowe. Właśnie byłem zdziwiony, bo jechałem ostatnio 3 lata temu tutaj. Drożniło się, także jesteśmy zadowoleni. Teraz będzie trochę lżej, pana zdaniem, po tym poszerzeniu tej autostrady? Szybciej. Będzie szybciej. Podczas całego czasu budowy odnotowywaliśmy średni ruch 70 tysięcy pojazdów dziennie i udostępnienie trzeciego pasa na pewno jeszcze spowoduje wzrost tego ruchu. Trzeba podkreślić, że będzie, pomimo dobudowanego trzeciego pasa, będzie utrzymane ograniczenie prędkości do 120 km na godzinę. Natomiast niewątpliwie płynność ruchu w stosunku do przejazdu miastem jest dużo, dużo większa. Dlatego pewnie szereg poznaniaków będzie wykorzystywało autostradę do dojazdów codziennych z pracy do domu i odwrotnie. Przepustowość trasy zdecydowanie wzrosła. Ale rozbudowa autostrady nie polegała tylko na dobudowie trzeciego pasa. Przez 277 dni na budowie każdego dnia pracowało 200 fachowców. Zużyto 100 tysięcy ton materiałów na podbudowę. Położono 20 km kabli instalacji elektrycznej. Inwestor zrealizował rozbudowę trasy z własnych środków, bez wsparcia budżetu państwa i pieniędzy podatników. Bardzo sprawnie szło, naprawdę. Jestem pełna podziwu. Jestem akurat z Podleszna, otworzyli nam też eskę, także wszystko idzie w dobrym kierunku. Była tu katastrofa, jak były te objazdy, chociaż i tak nie było najgorzej, tak? Bo dosyć dobrze sobie radzili, bo zawsze dwa pasy były jednostronne czynne. Kluczowym elementem całej inwestycji było zrealizowanie jej pod ruchem, czyli zawsze pozostawiając dwa pasy do dyspozycji kierowców. Ruch przez 9 miesięcy był przekładany pomiędzy poszczególnymi węzłami, a tymczasowa organizacja ruchu była zmieniana w zależności od postępów robót. Kierowcy o tym, jak jechać, byli informowani na wiele sposobów i na tyle wcześnie, by zdążyli odpowiednio reagować. Żadna firma w Polsce nie miała takiego doświadczenia, jak to zrobić, żeby było najlepiej. Czy najpierw małymi odcinkami, czy między węzłami zamykać, czy robić po jednej stronie, czy po dwóch stronach. Nie mieliśmy takiego doświadczenia, ale okazało się, że wybraliśmy wariant optymalny. Po zresztą wielu konsultacjach i rozmowach, negocjacjach, czasami nawet kłótniach, żeby wybrać najlepsze rozwiązanie. Koszt całej inwestycji to 202 miliony złotych. W całości sfinansowany został przez Autostradę Wielkopolską. Inwestycja jest niezwykle ważna dla wielu milionów kierowców nie tylko w aglomeracji poznańskiej, ale też osób podróżujących w ruchu tranzytowym, bo autostrada A2 jest głównym międzynarodowym ciągiem komunikacyjnym łączącym wschodnią i zachodnią Polskę. Otwieramy autostradą obwodnicę chyba w doskonałym momencie, bo to jest taki pierwszy potężny test przed świętami Bożego Narodzenia w ramach prezentu Autostrady Wielkopolskiej dla aglomeracji miasta Poznania i dla użytkowników autostrady. Droga o trzech pasach to w Polsce wciąż spora nowość,
Autostradowa obwodnica Poznania między węzłami Zachód i Krzesiny wygląda teraz zupełnie inaczej. Stąd apel do kierowców, którzy powinni zawsze wybierać odpowiedni pas ruchu i nie przekraczać dozwolonej prędkości. To nie jest tak chyba, że trzeba koniecznie prawym pasem, no ale no, ten lewy zostawiamy, a dwa mamy do siebie. Tak, ja tak jeżdżę przynajmniej. Myślę, że zbyt duża radość może na początek, że to tak szybko i tak sprawnie, ale myślę, że się nauczą. Podejrzewam, że jeszcze nie wszyscy znają te wszystkie zasady, ale z czasem pewnie się nauczą wszystkiego, nie? Szczególnie kiedy chcemy zjechać z autostrady, zbliżamy się do węzła, to już wtedy powinniśmy się ustawić na pasie prawym i cierpliwie, spokojnie zjechać na pas wyłączenia i dalej na węzeł. Nie powinniśmy próbować zjechać z pasa szybkiego na węzeł, bo ponieważ wtedy możemy spowodować jakąś kolizję, wypadek albo możemy wymusić to, że ktoś inny będzie musiał hamować. W razie nieszczęścia kierowców będą chronić też bariery energochłonne, których łącznie zainstalowano kilkadziesiąt kilometrów. Podobnie jak ekranów dźwiękochłonnych, których wciąż przybywa. Ich liczba wzrośnie zdecydowanie i wyniesie niemal 28 tysięcy metrów kwadratowych. Ich dobudowa potrwa do czerwca przyszłego roku.